10 kwietnia 2010. Fakty. Witam Państwa w programie. Nazywam się Aleksander Wierzyński i witam Antoniego Macierewicza, przewodniczącego Podkomisji Smoleńskiej. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Państwu. Nasz program ma również takie ambicje, by zaspokajać naukowe Państwa potrzeby, więc jesteśmy po dwóch wykładach profesora Kazimierza Nowaczyka dotyczących tej fizyki wybuchu i dzisiaj ten cykl będziemy, jak rozumiem, kontynuować. Tak, teraz pokażę Państwu prezentację pana profesora Biniendy i pana Tomasza Ziemskiego, którzy analizują symulację Niaru i pokazują, że ta symulacja udowadnia, że samolot nie mógł uderzyć w brzozę, że to jest nieprawda, że cała symulacja temu przeczy. A wykład będzie krótki, potrwa zaledwie kilkanaście minut, więc zostańcie Państwo z nami i uważajcie. Analiza symulacji Niar, zdarzenia lotniczego TU-154M z 10 kwietnia 2010 roku. W celu zweryfikowania ustaleń zawartych w raportach MAK i Komisji Jerzego Millera, podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 roku pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza zleciła Instytutowi Badawczemu NIAR z Wichita w USA wykonanie symulacji przebiegu zdarzenia lotniczego w oparciu o wnioski przedstawione w powyższych raportach. Zgodnie z kontraktem NIAR zobowiązał się zbudować wirtualny model samolotu TU-154M oraz przeprowadzić symulację uderzenia tym modelem samolotu w ziemię w konfiguracji przedstawionej w raportach MAK i Millera w celu porównania rezultatów wirtualnego eksperymentu z udokumentowanym rozkładem odłamków samolotu na wrakowisku. Podkomisja pobrała dane z około 2 milionów elementów konstrukcji TU-154M bliźniaczego płatowca. Na tej podstawie NIAR wykonał cyfrowy model samolotu, który został użyty do przeprowadzenia wirtualnego eksperymentu w oparciu o dane z raportów MAK i Komisji Millera. Poza kontraktem Instytut NIAR zdecydował się wykonać dodatkową symulację uderzenia modelem cyfrowym lewego skrzydła samolotu TU-154M w cyfrowy model drzewa według danych z raportów MAK i Komisji Millera. Co ciekawe, że NIAR przyjął własności numeryczne dla modelu matematycznego drewna na poziomie 1,4 mm na milimetr, a nie na poziomie 0,009 mm na milimetr, jak wskazywały wyniki eksperymentu, czyli 150 razy większe od wyników z 5 własnych eksperymentów. W efekcie pokazany wykres symulacji tego eksperymentu na rozciąganie w kierunku prostopadłym to włókien jest całkowicie inny od tego, jak wygląda eksperyment. Na powyższej karcie po lewej stronie przedstawiono zdjęcie ułamanej górnej części pnia tak zwanej brzozy Bodina. Natomiast po prawej stronie przedstawiono symulację Niar, na której widać, iż lewe skrzydło przecięło pień drzewa, wyrąbując głęboką wyrwę. Brak rozwarstwień wzdłuż włókien przełomu świadczy o niewiarygodnie dużej wartości odkształcania drewna przyjętej do symulacji, 150 razy większej. W rzeczywistości brzoza Bodina nie została przecięta dynamicznie, lecz złamana statycznie, gdyż przy górnym odłamanym konarze pozostały dwie duże drzazgi. Jedna z nich miała prawie 1,5 metra, druga 70 cm. Na tej karcie po lewej stronie została przedstawiona rekonstrukcja pnia brzozy Bodina wykonana przez podkomisję na podstawie zdjęć z 2013 roku. Przedstawia ona widok od strony lotu samolotu TU-154M i widzimy, że po złożeniu przełomu pnia brzozy wyraźny jest brak ubytków w miejsca złamania pnia drzewa. Natomiast po prawej stronie karty została załączona
symulacja przecięcia brzozy przez skrzydło wykonana przez Niar. Ten widok pod kątem prostym do kierunku lotu samolotu Tu-154 wyraźnie pokazuje, że jest brak dużej części tego przełomu drzewa. Wynik symulacji Instytutu NIAR udowadnia, iż pień drzewa nie mógł zostać przecięty w taki sposób, jak to miało miejsce 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W 13 milisekundzie symulacji NIAR pierwszy dźwigar lewego skrzydła Tu-154M styka się z pniem drzewa na wysokości żebra numer 27. W pierwszej kolejności następuje wklęśnięcie środnika dźwigara na wysokości tego żebra, jednocześnie odrywa się od niego półka dolna. Półka górna dźwigara wraz z płaskownikiem usztywniającym górną krawędź noska oraz poszycie spodnie zaczynają wyginać się ku górze, co pokazują strzałki. W przedstawionej powyżej symulacji NIAR wyrwany fragment pierwszego dźwigara, zawarty pomiędzy żebrami numer 26 i numer 29, owinął się wokół ściętego pnia drzewa. Jest to wyraźnie widoczne, zaznaczone takim szarym walorem pośrodku kadru tej symulacji, gdzie mamy numer 26 żebra, potem mamy miejsce, gdzie było żebro 27, 28 i 29. Widzimy, iż tutaj wyraźnie ten fragment środnika zagiął się w podkowę. W rzeczywistości półka pierwszego dźwigara zachowała kształt prostolinijny, tak jak to jest widoczne na zdjęciu umieszczonym w lewym górnym rogu karty. Środnik dźwigara razem z półką nie tylko nie był owinięty wokół drzewa, ale również nie znajdował się na żadnym ze zdjęć wykonanych w terenie na miejscu zdarzenia. Odnalazł się dopiero na miejscu składowania wraku. W przedstawionej powyżej 30 milisekundzie symulacji NIAR odłamek płaskownika usztywniającego górną krawędź noska pierwszego dźwigara na wysokości żebra numer 28 wraz z większą całością oraz górnym pasem dźwigara został odgięty do góry, oderwany od reszty konstrukcji i wyrzucony w powietrze. Odłamek, który w symulacji NIAR został wyrzucony w powietrze do góry, w rzeczywistości został znaleziony wbity w pień drzewa z góry do dołu, czyli w przeciwnym kierunku, powyżej nacięcia hipotetycznego uderzenia pierwszego dźwigara. Tak jak to widać w symulacji NIAR, oderwana prawa część metalowej półki kątownika, zaznaczona czerwoną elipsą, zostaje wyrzucona w powietrze. W rzeczywistości odłamek prawej części metalowej półki kątownika znajdował się w miejscu hipotetycznego pierwszego kontaktu dźwigara numer 1 z płaszczyzną drzewa. Tym samym symulacja Instytutu NIAR udowodniła, iż odłamek metalowej półki kątownika zamocowanej do środnika pierwszego dźwigara na wysokości żebra numer 28 lewego skrzydła nie mógł być wbity w pień drzewa w taki sposób, jak to pokazują zdjęcia pnia brzozy Bodina. W materiale NIAR na stronie 66 zostało przedstawione poszycie spodnie przełomu lewego skrzydła, które na skutek kontaktu z pniem drzewa zostało odgięte do góry, czyli do wewnątrz końcówki skrzydła. W symulacji NIAR w miejscu zaznaczonym czerwoną elipsą poszycie spodnie zostało rozerwane i zagięte do góry, czyli do wnętrza skrzydła. W rzeczywistości w tych samych miejscach powstały loki powybuchowe wyraźnie wywinięte do dołu, czyli na zewnątrz skrzydła. Takie zniszczenie konstrukcji nie mogło być spowodowane uderzeniem w przeszkody terenowe. Na powyższym zdjęciu widoczny jest lok powybuchowy, który ma ciasno zwiniętą wstęgę poszycia spodniego w tak zwany lok powybuchowy. Ten lok powybuchowy powstał na skutek oddziaływania gwałtownej fali uderzeniowej
pochodzącej z wnętrza konstrukcji. Czerwonymi strzałkami zaznaczono kierunek oddziaływania siły. Na tej karcie widzimy fragment loku powybuchowego spodniego poszycia końcówki lewego skrzydła, widzianej od strony przełomu. Uplastyczniona i odspojona od metalu powłoka lakierniczo-farbiarska na skutek szoku termicznego spowodowanego przejściem gwałtownej fali uderzeniowej. I to uplastycznienie i odspojenie od powierzchni metalu loku powybuchowego jest umiejscowione w czerwonych elipsach. Na tej karcie zostały pokazane przełomy krawędzi poszycia wierzchniego, na których stwierdzono cechy oddziaływania gwałtownej fali uderzeniowej. Te przełomy zaznaczone są czerwonymi elipsami i są ponumerowane. W zależności od numeru występują różne cechy, które charakteryzują na przejście gwałtownej fali uderzeniowej. Natomiast w niebieskich elipsach znajdują się loki powybuchowe spodniego poszycia. Znamienne jest to, iż przełomy krawędzi poszycia wierzchniego, na których zaobserwowano cechy charakterystyczne dla wybuchu, znajdowały się dokładnie nad lokami powybuchowymi poszycia spodniego. Na powyższej karcie przedstawiono przełom numer 1 krawędzi poszycia wierzchniego lewego skrzydła. W dużym powiększeniu widoczne są gładkie obszary nagłego naprzemiennego wyłamywania metalu krawędzi przełomu na skutek oddziaływania gwałtownej fali uderzeniowej. Ta naprzemienność zaznaczona jest strzałkami. Na tej karcie pokazany jest przełom numer 3 krawędzi poszycia wierzchniego lewego skrzydła. Miejsce uplastycznienia powłoki farbiarsko-lakierniczej i odkształcenia postaci bąbli zaznaczono czerwonymi strzałkami. Miejsce odspojenia powłoki farbiarsko-lakierniczej od metalu poszycia wierzchniego zaznaczono niebieskimi strzałkami. Te odspojenia i purchle powstają na skutek przy oddziaływaniu gwałtownej fali uderzeniowej i podwyższonej temperatury. Kolejnym przełomem krawędzi poszycia wierzchniego lewego skrzydła, gdzie zaobserwowano symptomy przejścia fali uderzeniowej, jest przełom numer 4. Czerwoną elipsą zaznaczono miejsce na krawędzi przełomu poszycia wierzchniego, w którym powstały odpryski na skutek oddziaływania gwałtownej fali uderzeniowej. Strzałkami zaznaczono kierunek wyrzucania odprysków z dołu do góry. W symulacji NIAR w końcowej części lewego skrzydła zachował się drugi dźwigar znajdujący się pomiędzy żebrami numer 30 i numer 31, zaznaczony czerwonym konturem. W rzeczywistości drugi dźwigar znajdujący się pomiędzy żebrami numer 30 i numer 31 został wyrwany z wnętrza konstrukcji. Miejsce to zostało zaznaczone niebieskim konturem. Takie zniszczenie konstrukcji nie mogło być spowodowane uderzeniem w przeszkody terenowe. Tym samym symulacja Instytutu NIAR udowodniła, iż zniszczenie fragmentu drugiego dźwigara przełomu lewego skrzydła TU-154M nie mogło nastąpić w taki sposób, jak to miało miejsce 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W ten sposób możemy podsumować, że symulacja NIAR udowodniła, że wyniki symulacji w zakresie kształtu zniszczeń brzozy Bodina oraz lewego skrzydła TU-154M całkowicie nie zgadzają się ze stanem faktycznym. Użycie wytrzymałości drewna w kierunku prostopadłym do włókien brzozy o wartości 0,01 mm na mm, czyli zgodnie z eksperymentem NIAR, oraz użycie małych elementów skończonych, aby otrzymać dokładniejsze wyniki,
okazuje, że pień brzozy zostaje całkowicie przecięty przez pierwszy dźwigacz skrzydła, co widać na następującej symulacji. Niezależnie od tego, jaki model drewna został użyty, we wszystkich wykonanych symulacjach uderzenie skrzydłem w brzozę powoduje moment obrotu samolotu na prawe skrzydło, odepchnięcie lewego skrzydła do tyłu i powstanie przeciążenia pionowego około 3G do góry. Końcowa część lewego skrzydła Tu-154M nr 101 została oderwana na skutek wewnętrznego wybuchu, czego koronnym dowodem są loki powybuchowe dolnego poszycia oderwanej końcówki lewego skrzydła. Wybuch ten nastąpił przed miejscem, w którym rosła brzoza Bodina. I tyle, jeśli chodzi o wykład profesora Biniendy i pana Tomasza Ziemskiego. Warto tego posłuchać, no bo rzeczywiście trzeba, są najwybitniejsi badacze. Koniecznie, proszę państwa, dlatego, bo widzicie państwo, iż cała ta operacja TVN24, która próbuje nieprawdę mówić, że samolot mógł być zniszczony przez brzozę, jest po prostu dezinformacją. Po prostu jesteście państwo dezinformowani. Co więcej, ten materiał TVN24 ma już od miesiąca, od więcej niż miesiąca, a mimo to powtarza swoje kłamstwa. Także pamiętajcie państwo, prawda jest taka. Powiedział Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Za tydzień spróbujemy podsumować tę wiedzę nabytą przez nas przez te spotkania i wyciągnąć z tego wnioski. Także bardzo państwa zapraszam, ale wnioski, fakty państwo poznaliście, a wnioski wysuńcie sami.